Cześć, dzisiaj chciałem pokazać roślinę nadmorską, którą goście z Polski mogą zobaczyć podczas czasów w Chorwacji. Jest to jadalna roślina, kowniatek morski, nazywana tutaj motar albo petrowac. Oficjalna nazwa petrowac, ale częściej spotkamy się z nazwą motar. Jest to roślina o mięsistych liściach, jak wiele tych roślin właśnie z nadmorza. Zbiera się ją na początku lata i zwykle po prostu przechowywana jest w occie. Jest to taka no rodzaj takiej przekąski. Po prostu zagotowujemy ją i zalewamy gorącym octem. Można sobie skubnąć mi listek, nawet na surowo spróbować. Choć teraz o tej porze roku już pod koniec lata jest taka no trochę twarda, może mniej smaczna. Ale też można sobie na pamiątkę mały słoiczek przyrządzić. Natomiast pamiętajmy, że no jest to roślina nadmorska i tutaj jest narażona ciągle na właśnie zjadanie przez, zbieranie przez dużą ilość osób. I chciałem zaznaczyć, że na przykład Włosi ją bardzo cenią i no podobno we Włoszech została zdziesiątkowana. Tu w Chorwacji niektórzy ją jedzą, ale może nie jest ona jedzona na masową skalę. No i dlatego jeszcze tutaj na wybrzeżu w wielu miejscach można ten motar znaleźć. Crithum maritimum po łacinie. Po angielsku rock samphire. Smacznego. Naprawdę znajdziecie ją na każdej wyspie, także na wybrzeżu. Tutaj jestem w tej chwili na chwarze i w oddali widać wyspę Bracz.